Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do obejrzenia mojego filmu na temat odżywiania się i wpływu jedzenia złej diety na wygląd człowieka, na jego samopoczucie, na powstawanie tak zwanego brzuszka i także wyniki sportowe. Ja jestem biegaczem i chciałem porównać moje wyniki sportowe, będąc w tej wadze obecnej, i za 3 tygodnie na zawodach, kiedy przez 3 tygodnie teraz mówię stop cukrom, wszystkim słodyczom, tej białej śmierci, mówię stop. Nie będę jej spożywał. Wszystkie artykuły, które zawierają duże ilości kalorii, dużo cukrów, znikają z mojej diety. Teraz będzie tylko samo zdrowie i zobaczymy. Przez te 3 tygodnie do najbliższych zawodów biegowych, ile jestem w stanie schudnąć, jak się zmieni moja budowa, samopoczucie także moje, no i zobaczymy, jaki będę miał wynik na zawodach. I to jest właśnie film o tym, o wpływie wagi na wygląd, samopoczucie, a także na wyniki sportowe. Wyniki, które się osiąga w sportach wytrzymałościowych, takie jak na przykład bieganie. Bo wiadomo, im ktoś jest cięższy, tym ma więcej do dźwigania, ciężej mu się przemieszczać. No i co za tym idzie, ma niestety jest wolniejszy, ma gorsze efekty. Także przez 3 tygodnie będziemy teraz, ja biorę się za dietę, będę trenował, no i zobaczymy, czy się poprawię. Zobaczymy, o ile się poprawię, o ile schudnę, jak się będę czuł i także jak moja budowa się zmieni. Mój tak zwany brzuszek, który niestety jest okazały teraz, czy zniknie. No i za 3 tygodnie, 22 lutego na zawodach biegowych na 5 km w biegu z naturą, wielki test. Po tym biegu robimy ważenie, a także sprawdzamy samopoczucie i będziemy porównywać wyniki. Także zapraszam po 22 lutego na mój film, drugą część, no i zobaczymy, jakie będą efekty. Dziękuję i zapraszam. No a teraz zaprezentuję tutaj mój brzuch. Tak to wygląda. Niestety z profilku. Tu tak. Teraz moje ważenie. No i się uzbiera trochę. Tak jak Państwo widzą, tak to wygląda. 86,3.